W ostatniej dzień karnawału na Hali Sportowej w Kłocku odbył się bal seniorów. Blisko 260 osób z różnych organizacji zrzeszających seniorów bawiło się w czasie tanecznej zabawy zorganizowanej przez burmistrza Kłocka, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Kłocki Ośrodek Kultury. Gościem wydarzenia była Aleksandra Leo, która wraz ze Stanisławem Jurcewiczem, radnym cyjniku województwa dolnośląskiego, odwiedziła region. Przede wszystkim przyjechałam do Kłocka, żeby spędzić z klubami seniorów z Kłodzka wspólny czas podczas balu. Seniora. Bardzo się cieszę, że mogę, że przyjęłam to zaproszenie z wielką radością i bardzo się cieszę, że mogę ostatki, czyli ostatni dzień karnawału, spędzić w tak zacnym gronie. Takie inicjatywy bardzo cieszą, bardzo lubię spędzać czas. My w Polsce 2050 również mamy kluby seniora i muszę powiedzieć, że energia, która bije od tych ludzi, no, ta siła, uśmiechy bardzo pozytywnie nastraja. Także bardzo się cieszę, że już za chwilę będę mogła w tym balu wziąć udział. Natomiast spotkałam się również z panem burmistrzem. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, które stoją, stoją przed nami, przed wyborami samorządowymi, które zbliżają się wielkimi, wielkimi krokami. Rozmawialiśmy też o, też o problemach, które trapią samorząd i które no, długo czekały i, i myślę, że nastąpił ten czas, kiedy należy je rozwiązać. Goszczę panią poseł Aleksandrę Leo w Urzędzie Miasta w Kocku. Rozmawialiśmy przede wszystkim o sytuacji samorządu w dzisiejszej dobie, jak i również o kwestii związanej z redefiniowaniem raz jeszcze od początku, kwestii dochodowej samorządu. Wszyscy jako samorządowcy mamy problemy z dochodami i dlatego będziemy prosić i apelować posłów i posłanki naszej ziemi, aby jak najszybciej znaleziono rozwiązania na poziomie centralnym, aby tą sprawę po prostu definitywnie rozstrzygnąć, abyśmy my jako samorządy mieli możliwości udziału większego w strukturze dochodowej państwa. Jest to nam niezbędne do tego, aby realizować nasze zadania dla mieszkańców prawidłowo, dobrze i zgodnie z procedurami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem w Kłocku, ale też za dwa tygodnie, bo co dwa tygodnie jestem w regionie, w te tygodnie, kiedy nie ma posiedzenia Sejmu i już za dwa tygodnie w Kłocku odbędzie się mój pierwszy w Kłodzku dyżur poselski, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam. Godzina i dokładne miejsce będzie już jeszcze podane, natomiast zapraszam wszystkich, wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich przekonań politycznych, niezależnie od tego, na kogo głosowali. Bardzo chętnie się spotkam, porozmawiam o problemach mieszkańców, o ich pomysłach, inicjatywach, także mam nadzieję, że do zobaczenia już za dwa tygodnie. 1 marca. W zabawie ostatkowej wzięli udział m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Osób 60+, Radość i wiele innych.